Dzień dobry Państwu, Marcin Truk, Telewizja Niezależny Lublin. Witamy w kolejnym spotkaniu z wielkimi Polkami, które poprzez wieki towarzyszyły naszemu narodowi. W zeszłym odcinku pani doktor Ewa Kurek, którą gościmy w studiu. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry Państwu, witam panie redaktorze. W zeszłym odcinku pani doktor odniosła się do tych nowoczesnych nurtów, które powodują, że kobieta ma być ponoć wyzwolona, bo kobiety w Polsce ponoć są uciśnione, zniewolone, zepchnięte na margines. No więc dzisiejsze feministki walczą przy pomocy różnych środków, mniej lub bardziej przystojnych lub nieprzystojnych, o wyzwolenie kobiet. No nic bardziej błędnego. Wyzwolenie seksualne. A to swoją drogą, ale nic bardziej mylnego, szanowni państwo, ponieważ polskiej tradycji od prawieków towarzyszyło duże uwielbienie i duży szacunek wobec płci przeciwnej, a także i duża samodzielność tejże płci przeciwnej, zwłaszcza wobec mojej, że tak mogę powiedzieć, bo motem. Dzisiaj spotkamy się z jedną z nich, z jedną z reprezentantek płci przeciwnej, bardzo zaradnej intelektualnie zresztą. To jest Klementyna Hoffmanowa z domu Tańska. A jeszcze przy okazji, żeby zilustrować, proszę państwa, samodzielność Polek, odwołamy się do lubelskiej legendy o czarciej łapie. Pani doktor, ja poproszę panią o przybliżenie tej postaci, bo rzeczywiście postać niezwykła, inteligentna, nad swój wiek, że tak można powiedzieć, jeśli chodzi o wiek, w którym występowała pani Tańska. No i czym jest ta czarcia łapa? Co to takiego za legenda? No panie redaktorze, proszę państwa, właśnie to tak te nasze rozmowy są poświęcone, że tak powiem, bo ja jako historyk widzę tą inność mentalną. My Polacy zawsze byliśmy wolni jako cały naród od wieków, od średniowiecza. Byliśmy ludźmi wolnymi i pewnie stąd też po prostu wolne były też bardziej niż w innych krajach kobiety i miały inne pomysły. Poprzednio mówiliśmy o dwóch postaciach, legendarnej nabojce i królowej Jadwidze. Jedna królowa, jedna zwykła dziewczyna z Wielkopolski i obie rozumiały wartość nauki dla kobiet. Czyli wykształcenie, wiedza, to było to, co było kobietom potrzebne. No to był początek wieku XV. I tak po prostu staram się pokazywać ten nurt najważniejszy dla kobiet właśnie w ten sposób. XVI wiek zapisał się, proszę państwa, bardzo ciekawa sprawa. Dla polskich kobiet czym? Tym, że do Watykanu, no bo w katolicyzmie nie ma rozwodów, ale można małżeństwo unieważnić. To unieważnienie mogło być tylko się dokonać w Watykanie. I do Watykanu z Polski, jako z jedynego kraju w całej Europie, zaczęły napływać wnioski o unieważnienie małżeństwa od kobiet. Watykan był zszokowany. Zawsze to mężczyźni żądali unieważnienia małżeństwa. A z Polski w XVI wieku dość nagminnie przychodziły takie wnioski o zgrozę podpisywane jeszcze przez ojców i braci tych kobiet, które żądały unieważnienia małżeństwa. Dlaczego unieważnienia? No bo prawdopodobnie, bo to się zachowało w watykańskich aktach. No bo trafił się pijanica, oszust, zdrajca czy coś tam. Ale nieważne. Ważne, że tylko z Polski, że tylko Polki wpadły na pomysł i powiedziały basta. Nie tylko faceci mają prawo unieważnić małżeństwo, my też mamy swoje wnioski. Był to tak duży strumień i taki szok w Watykanie, że Watykan przysłał
do Polski specjalną komisję, żeby zbadała, co się tu dzieje z tymi Polkami, co z tym narodem. To po prostu jeden z elementów takich, który wyróżnia nas od wszystkich Europejek. No już nie mówimy o kontekście światowym, bo świat naszej cywilizacji w wieku XV, XVI to była Europa. Obok, co to znaczyło? Taką samodzielność po prostu tych kobiet już w XVI wieku. W pierwszej połowie XVII wieku no to też jest postać i sytuacja legendarna, ale pokazuje, proszę Państwa, bo legendy czasem są ważniejsze niż nawet fakty niewiele znane. Lublin słynie po prostu z legendy o czarciej łapie. Ta legenda po prostu bierze się stąd, że w Lublinie istniał jak gdyby taki sąd najwyższy, Trybunał Koronny. No i sprawy sądowe najpierw szły do sądów miejskich, a potem no już sama nazwa Trybunał Koronny to jak gdyby taki sąd najwyższy z czasów dzisiejszych, w wiekach poprzednich. No i zdarzyło się, że w roku 1637 wdowa z trójką dzieci miała tam mały mająteczek, trochę ziemi i dom i sąsiad, bogatszy szlachcic, postanowił, złożył jej ofertę, że kupi tę ziemię, dom, bo ta ziemia była mu do czegoś tam potrzebna. Ona powiedziała, że nie, bo płacił mało. To, co chciał zapłacić, nie starczyłoby na kupno domu. Złożył drugą propozycję, cena jeszcze niższa. Jeśli nie zgodziła się, no to spalił jej po prostu ten dom. Zdołała uciec tylko z dziećmi, zabierając, jak legenda mówi, pieniądze i dokumenty. I złożyła sprawę w sądzie miejskim. Ten jej sąsiad przekupił sędziów w sądzie miejskim i przegrała sprawę. Sprawa poszła do Trybunału Koronnego. No i tutaj zadziałał też sąsiad, podkupując tych sędziów, i w tym sądzie przegrała. Usłyszała, jak gdy usłyszała wyrok, to krzyknęła, jak mówi legenda, bodajby mnie czarci sądzili, to by mnie sprawiedliwie osądzili niż wy. No, trzasnęła drzwiami i wyszła. No i nocą, bo Trybunał Koronny stoi do dziś oryginalny w Lublinie na rynku Starego Miasta. Nocą podjechała kareta, z karety wysiedli mężczyźni ubrani w czerwone sędziowskie płaszcze. No jak głosi legenda, mieli bujne włosy, ale można było dostrzec rogi spośród tych włosów. No i odbył się czarci sąd. Sąd czarci przyznał rację kobiecie i zasądził dla niej wielkie odszkodowanie za spalony dom, to. No i czartowski sąd, jeden z czartów prawdopodobnie prowadzący rozprawę, przyłożył rękę do stołu i ta czarcia łapa od 400 bez mała lat jest w Lublinie i w tej chwili jest wystawiona w Muzeum Narodowym, Lubelskim Muzeum Narodowym na Zamku Królewskim. I jeśli zapraszam Państwa, jeśli będziecie w Lublinie, to trzeba tę czarcią łapę obejrzeć. Ta legenda właśnie, tak jak powiedziałam, jest czasem ważniejsza od faktów historycznych, bo to pokazuje, że w tym XVII wieku rodzi się ruch samodzielności finansowej kobiet. Szczególnie wtedy, gdy umiera mąż, zostaje kobieta z dziećmi, nikt nie ma prawa ruszyć jej majątku. Ona ma tak samo prawo rządzić swoim majątkiem, jak mają mężczyźni. I to ten nurt po prostu jest też nietypowy absolutnie, jeśli chodzi o Europę, bo w Polsce, jak mężczyzna szedł na wojnę, czy szlachcic, czy chłop, no to kobieta zarządzała całymi sprawami gospodarstw i szlacheckich, i chłopskich, i wszelakich. Więc tu rzeczywiście można powiedzieć, że przez wieki powolutku te prawa kobiet się zwiększały i to nie w jakiś sposób taki, że tam musiały walczyć, że to, że tam. To życie takie
Taka jest mentalność nasza Polaków i Polek. I tak to było. W każdym razie ta legenda właśnie o czarcie i łapie mówi jedno, że kobiety w wieku XVII już wywalczyły sobie prawo zarządzania majątkiem. Wcześniej, w wieku XVI, wywalczyły sobie prawo do unieważniania małżeństw, jeśli mężczyzna nie dorósł do roli ojca i do roli męża i do ojca. Czyli te równe prawa, jeśli chodzi o związki małżeńskie. Kolejną taką postacią kobiety, zupełnie zapomnianą w historii, bo tak naprawdę to na przykład tylko jedyna szkoła w Izdebnie na Mazowszu nosi jej imię, to jest Klementyna Stańskich-Hoffmanowa. Pochodziła z takiej dość szlachty, średniej szlachty, ale ojciec przed jej urodzeniem, bo urodziła się w 98 roku, 4 lata przed jej urodzeniem stracił majątek po prostu walcząc w powstaniu kościuszkowskim. I jak Klementyna Tańska się urodziła, to był już tylko urzędnikiem gdzieś tam w jakimś urzędzie miejskim. No i to są już czasy rozbiorów. Polski nie ma, Polska upadła, została rozebrana przez trzech wspaniałych sąsiadów, czyli Austrię, Prusy i Rosję. I tak jako historyk, jak czasem patrzę na różne rzeczy, które się zadziały przez te 123 lata w Polsce, to czasem mam wrażenie, że te rozbiory też przydały się Polakom. Przydały się Polakom po to, żeby dorośli, uświadomili sobie, kim są i również po prostu stały się przyczyną szybszej emancypacji kobiet polskich w porównaniu do kobiet w innych krajach, które nie utraciły niepodległości. W każdym razie sytuacja materialna rodziców Klementyny była bardzo ciężka i ona w wieku 3 lat została oddana na wychowanie do kuzynki ojca i właściwie tam spędziła okres od dzieciństwa, od 3 roku do 14 roku życia. Początek XIX wieku to są właśnie takie też ruchy społeczne, na którym przewodzi na początku, w pierwszych latach przewodzi szlachta. Co robić, jak ocalić tą państwowość, bo nagle w szkołach jest język rosyjski, niemiecki, te wszystkie rzeczy. I właściwie Klementyna jeszcze, mieszkając u tej swojej dalszej ciotki, jako mała dziewczynka, tam mała, to jak skończyła 10-12 lat, padła na pomysł, żeby uczyć chłopskie dzieci. Wtedy w XIX wieku to się o chłopach mówiło, nie chłopi, tylko włościanie, żeby uczyć włościańskie dzieci pisać, czytać i rachować. Czyli ten taki element walki o lepsze wykształcenie Klementyna miała od dziecka. Potem przeniosła się, mając 14 lat, ojciec już nie żył, dostał jakąś tam niewielką rentę i z matką zamieszkała w Warszawie. I po prostu w 18 roku, czyli młoda dziewczyna, zaczęła pisać pierwsze powieści, artykuły. I właściwie mając właśnie 20 lat napisała słowa: wiele osób czuje, myśli, mówi i pisze po polsku. Ja nie chcę być wyłączona z ich liczby. Czyli pojawia się też taki element walki o polskość u Tańskiej. I właściwie jeszcze jako 20 parę lat kobieta, młoda kobieta, ze względu na swoje doświadczenie, doświadczenie swojej rodziny, swoje własne życie, stawia po prostu, rzuca hasło
do Polaków pod zaborami, że w tej chwili najważniejsze jest przeprowadzenie zmian w wychowaniu dzieci. To jest rewolucyjne, bo nikt tam specjalnie się ani w innych krajach, ani nawet przed jej epoką, przed tym XIX wiekiem, specjalnie się tymi dziewczynami tak na większą skalę nie przejmował. Tam oczywiście te szlachcianki lepiej urodzone to tam uczyły się pisać, nawet jeszcze specjalnie sensownych pensji nie było. I tu początek XVIII wieku, ona walczy o przeprowadzenie zmian w wychowaniu dziewcząt, zmian polegających przede wszystkim na tym, żeby te dziewczyny po prostu zdobywały wiedzę. Żeby zdobywały wiedzę, żeby czytały książki, żeby umiały potem wychowywać swoje własne dzieci i swoje córki. To jest taki pęd ku wolności i intelektualnej, i wolności wszelakiej. W 1924 roku Hoffmanowa-Tańska zaczyna wydawać miesięcznik zatytułowany Rozrywki dla dzieci. No bo oczywiście to wychowanie i dziewcząt, i w ogóle dzieci, ale szczególnie dziewcząt, trzeba zacząć od dziecka po prostu. I w tym pierwszym miesięczniku poświęconym właśnie wychowaniu dzieci, wolności kobiet, czy emancypacji kobiet i pędu do nauki, było 5 takich działów. Pierwszy dział to wspomnienia narodowe, więc tu chodziło o to, żeby te dziewczyny i dzieci od małego były informowane, kim są, że są Polakami, mimo że obywatelami Rosji, Austrii, Prus, ale są Polakami. Powieści, takie fragmenty powieści, anegdoty. Rozdział 4 to bardzo, bardzo sensowne kształtowanie serca i stylu, czyli wrażliwości takiej, empatii, uczenia empatii dzieci w ogóle i dziewczyn w szczególności. No i potem wiadomości przydatne matkom. Jak matki mają wychowywać swoje dzieci, jak mają wychowywać swoje córki zwłaszcza, jak kierować ich wykształceniem, ich inteligencją, wiedzą, nauką i tym wszystkim. No i takie tam na koniec przypowieści. Przez 5 lat udawało się wydawać ten miesięcznik w gronie przez Hoffmanową. Potem wkroczyła niestety rosyjska cenzura, ponieważ rzecz się działa w Warszawie i po prostu miesięcznik już nie wychodził. Działalność Hoffmanowej na terenie, no powiedzmy sobie, zaboru rosyjskiego, no bo mieszkała w Warszawie, działała w Warszawie, po prostu rozlała się po całej Polsce. Była postacią znaną, wzorem kobiety, która rozumie, co to znaczy być kobietą i że walczy o prawa dziewczyn, kobiet do wykształcenia, samostanowienia i tego wszystkiego, czego im było potrzeba. No, doceniono to w 1826 roku i wysunięto Hoffmanową-Tańską na kandydatkę, na członka Towarzystwa Przyjaciół Nauk. I to jest bardzo ważne, bo to jest pierwszy raz kandydatka kobieta ma być członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk. No niestety sytuacja nie jest jeszcze, po pierwsze Polska już jest pod zaborami i nie o wszystkim decydują Polacy, tylko zaborcy również. No i tę kandydaturę odrzucono, ponieważ to Towarzystwo Przyjaciół Nauk do tej pory składało się z samych mężczyzn. No ale sygnał już był, że jednak kandydaturę Polacy wysunęli kandydaturę Polek. 2 lata później Hoffmanowa-Tańska stała się wizytatorką wszystkich szkół i pensji żeńskich. Jak gdyby rodzi się takie kuratorium oświaty dziewczyn i kobiet. Bo istniało oczywiście przez stulecia
nauka tylko dla mężczyzn. A tu po prostu kładzie się nacisk po prostu na wykształcenie kobiet. Tańska po latach swoją działalność określiła następująco, że kierowały jej działaniem dwie chęci. Żeby z naszych dziewcząt zrobić dobre Polki i prawdziwe kobiety. Czyli kobiety mądre, wykształcone, które są w stanie poza wychowywaniem dzieci zajmować również odpowiedzialne stanowiska, dbać o polskość, o polski język, o polską kulturę. To wszystko, co najważniejsze. Także można powiedzieć, że Klementyna Tańska była taką rewolucjonistką, jeśli chodzi o sprawy kobiece. Fakt, że w tych wspomnieniach i jej zapiskach nie było tak, że poza tym, że nie przyjęli jej do Towarzystwa Przyjaciół Nauk, to była osobą zrozumianą i przez mężczyzn, i przez kobiety, i popieraną właściwie przez wszystkich. Czyli można powiedzieć tak, że na początku wieku, na przełomie wieku XVIII-XIX, w mentalności polskich kobiet następuje takie przełamanie i stawiają, realizują właściwie marzenie Nawojki i marzenie królowej Jadwigi, które, przypomnę, całe swój klejnoty, cały majątek przekazała Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, później nazwany Jagielloński, Uniwersytetowi w Krakowie. Czyli ten w historii to tak w natłoku wydarzeń, zdarzeń politycznych, wojennych jest taki bardzo wyraźny nurt od XV wieku zmierzający do emancypacji kobiet, czyli do wyjścia z poszerzenia, powiedziałabym, poszerzenia swoich horyzontów, horyzontów kobiet, poszerzenia po prostu możliwości działania, no i równouprawnienia w to, co najbardziej te Polki bolało, no właśnie, i przykładem Nawojka i początek XIX wieku, brak możliwości zdobywania wiedzy. I tu Polska też jest, Tańska jest, może nawet trzeba powiedzieć, bardziej znana za granicą niż w Polsce, niesłusznie. Bo ja lata temu na Uniwersytecie w San Francisco spotkałam doktor, Amerykankę, która zrobiła doktorat o Klementynie Tańskiej. Jako taki prekursorce nie tylko w skali Polski, ale w skali europejskiej, że te właśnie trendy takie płynące z Polski, pomysły polskich kobiet były na Zachodzie bardzo cenione i były nowatorskie. No i teraz właściwie mówimy taką Tańską, proszę Państwa, z początku XIX wieku zrozumieć można tylko wtedy, kiedy uświadomimy sobie, że pozycja kobiet w Szwajcarii na przykład była taka, że prawa wyborcze dostały dopiero w roku 1967 bodaj, mogę się rok, dwa mylić. A do lat 60. francuski, kobiety francuski, żeby podjąć jakąkolwiek pracę, musiały przynieść zgodę męża, że mąż zgadza się, żeby jego żona pracowała. To dla Polek w ogóle jest niewyobrażalne. Jeśli się popatrzy zresztą na sytuację kobiet w Polsce, to jest ich walkę o wolność i o zmianę, o naukę, o wolność w ogóle rozumianą w szerokim znaczeniu, żeby mieć te wszystkie prawa, które mają i mężczyźni. To trzeba powiedzieć, że te 123 lata rozbiorów przyczynili się bardzo, bardzo pozytywnie właśnie do szybszej emancypacji kobiet. Dlatego, że tak, no, wracając do Klementyny Tańskiej, trzeba powiedzieć, że
przychodzi powstanie listopadowe i ona z mężem, mąż bierze udział w powstaniu, ona organizuje sanitariaty, organizuje kobiety, które dbają o sprawy sanitarne, o szpitale, o leczenie rannych i ratowanie ich życia. Czyli ta funkcja jest do dziś też ważna w wojskach wszelakich. No i niestety przychodzi, powstanie upada i no, życie jej i męża jest zagrożone wywózką na Sybir i oni przenoszą się do Drezna. W Dreźnie Tańska też próbuje organizować właśnie takie centrum polonijne, centrum kobiet i tak dalej. Niemcy nie życzą sobie tego i też muszą uciekać. Zamieszkała z mężem w Paryżu i do śmierci w roku 1845 prowadzili też takie miejsce, no już Polonia, bo polonijne i tę swoją działalność, jeśli chodzi o kształcenie kobiet na emigracji, dalej prowadziła, no ale już niestety do Polski nie dane jej było wrócić. Ale co ciekawe, ta działalność Tańskiej, no to nie jedna osoba, bo ona skupiała wokół siebie setki ludzi na terenie całego zaboru rosyjskiego i setki kobiet. Zadziałało to też, jeśli chodzi o sprawę emancypacji kobiet i zdobycia praw takich, które chciały i które walczyły. No to jest powstanie listopadowe bardzo walnie przyczyniło się do sukcesu i wolności Polek. Dlatego, że te dziewczyny wykształcone w gimnazjach nadzorowanych czy według pomysłu Tańskiej Hoffmanowej zdobywały na pensjach czy w szkołach dla dziewczyn, zdobywały już nie tylko umiejętność tańczenia, śpiewania i tak dalej, tylko konkretną wiedzę. I pisanie, i matematyka, i wszystkie te rzeczy. I teraz przychodzi powstanie listopadowe, rok 1830. Masę Polaków, mężczyzn zostaje wywiezionych na Sybir, ginie i tak dalej. Te kobiety są, jeśli są na przykład szlachcianką, a majątek został zarekwirowany przez ruskiego cara, no to ona z dziećmi ląduje w mieście właściwie bez żadnych materialnego zaplecza. I w Polsce pod zaborem rosyjskim powstaje taki ruch, że na przykład to może taka kobieta, jak może zarobić. One wszystkie bardzo ładnie piszą, są już wykształcone po pensjach, po szkołach tych. To powstaje ruch na przykład taki, tu trzeba powiedzieć, na plus kancelariom adwokackim i tam prawniczym, że taki powstaje trend, że każda kancelaria, każdy sąd ma za punkt honoru się stawia zatrudnić żony poległych albo wywiezionych na Sybir powstańców. I one zaczynają wchodzić do administracji jako pełnoprawni pracownicy i po prostu na Zachodzie to potem to są różne demonstracje, to wielkie walki we Francji, w Anglii, sufrażystek i innych. A Polki nie, po prostu z marszu, ponieważ umiały pisać i były nieźle jak na tamte czasy wykształcone, to po prostu zaczęły być na równi z mężczyznami, pracować w kancelariach, w administracji, w różnych, oczywiście w szkołach, jako nauczycielki, jako guwernantki, bo Tańska też właściwie stworzyła szkołę. Pierwsze takie można nazwać, używając dzisiejszego sformułowania, studium nauczycielskie. Studium nauczycielskie dla dziewczyn,
które kształciło nauczycielki po prostu. Także ten XVIII wiek od powstania listopadowego to jest bardzo dobre, mimo tragedii, bo te kobiety potraciły mężów i miały na utrzymaniu dzieci, ale w sensie emancypacji kobiet to ten emancypacja po prostu w Polsce przyspiesza i prześciga, tak jak powiedziałam, więcej niż 100 lat, 130, 140 lat wcześniej niż osiągnęły to Francuzki. Polki miały to z marszu i nie musiały nikogo o to prosić, bo tak jak powiedziałam, to jest ta nasza solidarność, której my nie doceniamy. W sytuacjach podbramkowych przestało się liczyć, co tam mężczyźni, niektórzy myśleli o kobietach, wiedzieli, że trzeba tej dziewczynie, tej kobiecie dać pracę, bo inaczej nie da rady. I już nikt się nie myślał o tym, że nie przystoi kobiecie pracować w biurze, w kancelarii. Także tak to wygląda ten wiek XIX. No i następna, kolejna sprawa w wieku XIX, bo to się też zaczyna właśnie od Tańskiej, od zaborów, od początku XIX wieku. Potężny ruch w następnych dziesięcioleciach, który już w drugiej połowie XIX wieku przybiera zjawisko nieprawdopodobne. To jest rozwój polskich zgromadzeń zakonnych. To też chodzi o dziewczyny. To ja nawet wiele razy w drugiej połowie XIX wieku dziewczyny, szczególnie chłopki, miały do wyboru trzy drogi. Zostać na niewielkim gospodarstwie, klepać biedę, pojechać do miasta i zostać prostytutką, albo pójść do klasztoru. No oczywiście taką drogą pośrednią, jeśli chodzi o wiejskie dziewczyny, to mogła zostać służącą. I to właściwie ogarnia wszystkie zabory, cały teren Rzeczpospolitej. I można w tym sensie powiedzieć, że w wieku XIX Polki, kobiety biorą sprawę w swoje ręce. Po pierwsze, rzeczywiście ta sytuacja polityczna jest dramatyczna. Polski nie ma na mapie Europy, na mapie świata. I te idee właśnie Tańskiej, to też trzeba do niej ciągle wracać, żeby kształcić. Powstają zgromadzenia, które organizują przedszkola na wsiach, przy kościołach, żeby chłopskie dzieci na przykład miały opiekę w czasie żniw, jak ojciec i matka pracuje, żeby te dzieci nauczyć pisać i czytać, żeby po prostu, i tu jest taka wspólna gra i szlachcianek, i chłopek, i wszystkich kobiet w XIX wieku, żeby po prostu przechować polskość, wychować te dzieci i młode kobiety na mądrych, wykształconych czy przyuczonych do zawodu ludzi. To jest zupełnie nieprawdopodobny ruch. W Polsce też na przykład, bo car wściekał się, Ruscy się wściekali strasznie na te zgromadzenia, zamykali klasztory i męskie, i żeńskie, żeby tę polskość wykorzenić, bo uważali, że polskość i patriotyzm Polski to w kościołach siedzi i w klasztorach. To żeby uniknąć tych sytuacji, to do dziś mamy w Polsce chyba jedyny kraj na świecie, gdzie są zgromadzenia żeńskie bezhabitowe. To znaczy siostry chodzą po cywilu i tak to było organizowane. Tak to było organizowane w drugiej połowie XIX wieku, że te zgromadzenia, żeby ominąć zakazy carskie, nie przyjmowały habitów, a działały jako zgromadzenia. To było bardzo ciekawe, bo nawet powstało zgromadzenie, które ratowało po prostu dziewczyny, bo to było tak, że przyjeżdżały dziewczyny do miasta, szukały pracy na służbę gdzieś tam do jakiejś rodziny. No ale na nich czyhali po prostu
mężczyźni, którzy, no tak, tak, to znajdziemy ci pracę, i trafiały do burdelu. Więc były też, powstało zgromadzenie siostr, bodajże służek, bezhabitowe, gdzie po prostu siostry szły na miejsca, gdzie tam przyjeżdżały jakieś środki lekomocji, i tam roztaczały opiekę nad tymi dziewczynami po prostu od pierwszego momentu. Mówiły: chodź do nas, pomieszkasz tutaj kilka dni, my ci znajdziemy dobrą posadę. Więc to jest ten ruch emancypacji kobiet, można powiedzieć, w tym XIX wieku, który ogarnął wszystkie kręgi społeczeństwa. Od chłopek do szlachcianek, po wielkie postaci, na przykład Izabeli Czartoryskiej, która miała inne możliwości, ale myśl była ta sama. My, kobiety, jesteśmy ważne, tak samo ważne jak mężczyźni, mamy te same prawa i obowiązki, i specjalnie naprawdę nie trzeba było wielkich bojów tu w Polsce nigdy toczyć, bo przyszła wolność, przyszedł rok 1918 i my Polki jako pierwsze w Europie dostałyśmy prawo głosowania. Wróciła wolna Polska i otrzymałyśmy wszelkie prawa. Czyli można powiedzieć, że przez ten 123 lata niewoli wyemancypowałyśmy się najlepiej po prostu, jeśli chodzi o kobiety europejskie. Dlatego, proszę Państwa, też mówimy o tym, bo to, co powiedziałam poprzednio, na poprzednim spotkaniu, to, co się dzieje, ten ruch kobiet, wagin, to przez stulecia Polki walczyły o to i osiągnęły to, że były wolne, równe z mężczyznami w sprawach zawodowych i wszelakich, oprócz rodzenia dzieci, to tak naprawdę w sferze zawodowej i wszelakiej zawsze miałyśmy te same obowiązki, prawa, co i mężczyzna. I teraz ten ruch tych wariatek, Polek, bo ja rozumiem, że gdzieś tam jakieś są ruchy, ale że tu w Polsce przybiera to taką formę, tak jak wspomniałam ostatnio, tej Strzępka i Róża Thun postawiły tę waginę w Teatrze Dramatycznym, no już jest zabrane. Czyli jak gdyby po wiekach walki o godność, o równość, o wolność, przychodzi teraz pokolenie idiotek, które chcą sprowadzić kobiety do waginy. Puknąć się w głowę. Ale właściwie tych ruchów teraz nie zrozumiemy też, jeśli nie mamy świadomości, że żyjemy w epoce neokomunizmu. 100 lat temu, przeszło 100 lat temu, rewolucja październikowa pokazała swoje oblicze. I to wtedy komuniści pisali bardzo prosto. I Lenin, i pomniejsi komuniści, idea była taka, że trzeba po prostu zmienić trzy rzeczy, czyli odebrać ludziom świadomość, że przynależą do takiego i takiego narodu, czyli zerwać z tradycją państw narodowych, zniszczyć rodzinę i odebrać Boga. I wtedy będzie to takie, społeczeństwo przemieni się w taką plastelinę, w której komuniści ulepią co zechcą. I teraz idee te po prostu szerzą Strzępki, Róże Thun, a ostatnio nawet chyba wczoraj czy dziś z Klaudia Jachira. No jak takie, to jak się popatrzy na tę Klaudię Jachirą, to człowiek się wstydzi, że jest kobietą. No z drugiej strony wśród mężczyzn głupota też jest zjawiskiem powszechnym, także tu kobiety nie muszą mieć specjalnie jakichś kompleksów. No, Jachira po prostu jest posłanką Tuska, z partii Tuska, i w Sejmie wygłasza, aż wydrukowałam to,
i twierdzi, że nie potrzebujemy przeciwko chrześcijanom. Nie potrzebujemy obrony chrześcijan, ale ochrony świeckiego państwa przed instytucją Kościoła katolickiego. Chronimy państwo polskie, a nie watykańskie. Wypowiedzmy konkordat. No potem stek jakichś bzdur. Chronimy społeczność LGBT przed atakami katolików. Do złudzenia podobnymi do tych, co w putinowskiej Rosji. Chronimy kobiety przed katolickimi fanatykami. No, wicemarszałek Małgorzata Gosiewska odpowiedziała jej bardzo prosto. Boże drogi, chronimy tę mównicę przed głupotą. I tyle. No, głupota kobiet jest równa głupocie mężczyzn, ale to jest... O ile mężczyźni tam zawsze się boksowali w polityce, o tyle no, te kobiety trafiają tam i biedne. Biedne po prostu. Jednej w głowie szumi LGBT, drugiej tym poprzednim z teatru szumi waginę. I tyle. No ale świat jest różnorodny. Wśród Polek też są idiotki, proszę państwa. Ale zawsze pamiętajmy jednak o takich postaciach jak właśnie Klementyna Tańska, której można powiedzieć, i nie będzie to przesadą, której można powiedzieć to, że jesteśmy tak ukształtowane, jak jesteśmy w tej chwili. Okazuje się, że w Polsce statystycznie kobiety są lepiej wykształcone niż mężczyźni. To są te osiągnięcia 200 ostatnich lat zapoczątkowane przez Klementynę Tańską. Dziękuję bardzo państwu. Pięknie pani doktor zestawiła pani te dwa feminizmy, można powiedzieć. Ten stary dziaderski, jak to się mówi, gdzie nauka, zdolności, zdobywanie stanowisk, wykształcenie, odkrycia naukowe. I ten nowoczesny, femikomunistyczny, można powiedzieć, feminizm, który, naczytawszy się chyba Lema, Dzienników Gwiazdowych, jako mantrę powtarza, że, cytuję niedokładnie, bo to jest trawestacja, że tylko świnia i kanalia ignoruje genitalia, bo jest rzeczą nader modną epatować częścią rodną. Tak bym to skwitował w sobie. Dokładnie, świetnie pan, panie doktorze, podsumował to. Dokładnie do tego chcą sprowadzić prawa kobiet, feminizm i wszystkie te rzeczy. I to jest właśnie, no, można powiedzieć, signum temporis naszych czasów, które powodują, że ten feminizm, który jest feminizmem znanym przez wieki jako feminizm zdobywający ostrogi intelektualne przede wszystkim, dążący do tego, żeby kobiety emancypowały się w sposób pozytywny, twórczy, konstruktywny, to ten feminizm w tej chwili w wydaniu tym tak zwanym komunistycznym schodzi z przeproszeniem po prostu na psy, jak to się mówi. Schodzi na genitalia. No nie chciałem już tak dosłownie, jak to się mówi. W każdym bądź razie, pani doktor, miejmy nadzieję, że wróci nam jakoś rozum i chęć, powiedzmy, budzenia pozytywnych przykładów, bo nie wyobrażam sobie Polski, która by była taka jednobiegunowa, że tylko, jak to się mówi, samczo alfijna, że tak można powiedzieć, bez udziału kobiet, bo Polska kobietą stoi jednak przez historię, patrząc przez dzieje Polski, przez postaci, które się przewijają w Polsce, zarówno postaci mężczyzn, jak i kobiet, no to widać, że to jest mniej więcej jakiś w miarę równy ten stosunek. Jeżeli kobieta nie jest u władzy, to jest przynajmniej w takim układzie jakby prawą ręką króla rządzącego. No przez kobiety w Polsce zadziało się wiele dobrych rzeczy, prawda? Ale oczywiście. Ja myślę, proszę państwa, panie redaktorze, że takie strzępki, takie tam jachiry gdzieś na marginesie się poruszają i tam zostaną, bo oczywiście był ten strajk kobiet, który tam w pierwszej wersji przyciągnął jakieś tłumy, ale w tej chwili
to zostało, jak już się te dziewczyny, te kobiety zorientowały, o co chodzi, to tam została garstka wariatek po prostu. No z przykrością trzeba stwierdzić, że takie postawy, jakie prezentują te nasze femikomunistki, jak to można by było powiedzieć, w zasadzie dewaluują feminizm jako taki i powodują, no tak, że człowiek patrzy dokładnie na to jak na zjawisko, no można powiedzieć, wręcz z jakiegoś marginesu, a de facto, jeśli popatrzeć na historię i dzieje, to jest to zjawisko godne najwyższego szacunku i uznania. I generalnie jest to zjawisko bardzo pozytywne, a nie negatywne w tym znaczeniu, że jest wulgarne i obelżywe, powiedzmy, wobec otoczenia. Czyli poznajcie Państwo ten prawdziwy feminizm, jaki tutaj pokazuje nam pani doktor w swoich wykładach, i zapraszam na następne spotkanie z cyklu Wielkie Polki w historii naszego kraju, gdyż poruszymy i przybliżymy kolejne postacie. Ale proszę Państwa, żebyśmy mogli dalej funkcjonować jak telewizja i jak to się mówi, Komitet Radiofonii i Telekomunikacji przykazał, to musimy mieć wsparcie zapewnione od Państwa. Niestety Państwa wpłaty są, no co tu dużo mówić, powiem otwarcie, mało wystarczające, w związku z tym będziemy musieli nadal niestety ograniczać naszą produkcję. Gdyby każdy z Państwa, a jest Państwa ponad 43 tysiące, tak lekko licząc, abonentów, naszych subskrybentów, zechciał wpłacić chociażby jednorazowo w roku 5 zł, to mielibyśmy zapewniony spokój i możliwość rozszerzania naszej działalności. Niestety te wpłaty są o wiele, wiele bardziej nikłe. Ale mam nadzieję, że te wpłaty wzrosną, jeżeli nie w tym, to w następnym roku, bo warto chyba oglądać takie programy, jakie tutaj przedstawiamy, i warto spotykać się z takimi osobami jak na przykład pani doktor Ewa Kurek, która pokazuje historię od nader interesującej strony. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłego dnia. Marcin Tuch, Telewizja Niezależny Lublin, a moim gościem była pani doktor Ewa Kurek. Dziękuję Państwu i przyłączam się do prośby pana redaktora. Rzeczywiście no finanse to są potrzebne, żeby Niezależny Lublin mógł nadawać. Dziękuję bardzo i do zobaczenia za tydzień.